Czy na emeryturę można oszczędzać w złocie? Odpowiedź na to pytanie postaramy się znaleźć w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy z Robertem Ścięgowskim, ekspertem grupy Golden Mark. Złoto i emerytura. Czy to w ogóle idzie w parze? Czy ludzie mogą myśleć o złocie w kontekście przyszłej emerytury? Złoto idzie w parze tak naprawdę z każdą strategią, którą sobie wybieramy. Czy to będzie emerytura, czy jakiś piękny wyjazd dookoła świata za lat 10, 15, 30. To myślę, że złoto na dzień dzisiejszy wpisuje się praktycznie w każdą strategię każdego z nas. Pytanie tylko, co chcemy tak naprawdę dzięki temu złotu osiągnąć. No właśnie, pytanie dotyczy tego, czy konstruując jakiś portfel inwestycyjny czy oszczędnościowy pod kątem przyszłej emerytury, brać złoto jako walor wiodący, czy traktować to jako część tego zdywersyfikowanego koszyka, czy być może wszystko skupić w złocie i zaryzykować długoterminową inwestycję? Byłbym ostrożny z inwestowaniem w ogóle w jakąkolwiek kategorię aktywów na 100%, czyli tak naprawdę inwestowanie czy lokowanie całości swoich środków tylko i wyłącznie w jedno aktywo, bo ten model się raczej nie sprawdzi. Musimy pamiętać o tym, że złoto, szczególnie w formie fizycznej, powinno być traktowane przy okazji jako inwestycja, a w głównej mierze jako doskonałe zabezpieczenie majątku, fantastyczny sposób na bardzo łatwy transfer międzypokoleniowy tego majątku, jako aktywo, które fantastycznie zabezpiecza siłę nabywczą naszych pieniędzy. I to w pierwszej kolejności. Oczywiście problem polega głównie na tym, że nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak będzie wyglądał świat i my za 10, 20, 30 Właśnie. Lat. I myślę, że to powinniśmy sprowadzić tak naprawdę do każdej kategorii aktywów. My jesteśmy mało cierpliwi. Chcielibyśmy, żeby dzisiaj z inwestycji, której dokonujemy, już nazajutrz były realne wyniki. Tak się nie da. Nawet przedsiębiorca, który buduje swoje imperium, czy realizuje jakikolwiek projekt, ma świadomość tego, że to musi troszeczkę czasu potrwać. W przypadku złota, jeżeli prześledzimy sobie wyniki, czyli traktujemy w tym momencie złoto jako typowy produkt inwestycyjny, to zwróćmy uwagę, że długi horyzont czasowy w rozumieniu 10 lat daje naprawdę, przynajmniej 10 lat, daje naprawdę fantastyczne stopy zwrotu, porównywalne już z wiodącymi klasami aktywów. No właśnie, w kontekście tych wyników, załóżmy, że jestem początkującym młodym człowiekiem, który stwierdził, dobra, muszę odkładać pieniądze na emeryturę, biorę pod uwagę złoto. Wchodzę w internet, patrzę, 3 miesiące, 3% zysku, no dobra, okej, jest w miarę w porządku. Pół roku, 7% straty. Rok, 2% zysku, 5 lat, prawie 30% straty. Jak przejść tą barierę, która na pewno zrodzi się w głowie wielu, szczególnie młodych ludzi, że ten horyzont czasowy, no 5 lat to już nie jest taki bardzo krótki termin, prawda? Jak zaufać złotu w tym kontekście? To jest to, co powiedziałem poprzednio. Długi horyzont czasowy. Te minimum 10 lat pokazuje, że którego czasu okresu nie braliśmy pod uwagę, 10 lat broni się samo. Czyli faktycznie mamy dodatni zwrot. Czy mamy zwrot, który może satysfakcjonować nawet najbardziej wybrednego inwestora. Musimy też o tym pamiętać, że ktoś, kto odkłada w perspektywie, młody człowiek, o którym wspominasz, który odkłada w perspektywie swojej emerytury, nie może patrzeć przez pryzmat 3 miesięcy. No to musi patrzeć jednak przez pryzmat długiego horyzontu czasowego. I złoto nie będzie jedynym aktywem, które w jego portfelu powinno się znaleźć, bo to też będzie droga donikąd. W pierwszej kolejności, jeżeli jestem młody, jestem w wieku produkcyjnym, to tak naprawdę powinienem kierować jednak swoją uwagę do aktywów, które są obarczone zdecydowanie większym ryzykiem, ale jednocześnie są w stanie przynosić mi zdecydowanie wyższe stopy zwrotu. Złoto ma być pewnego rodzaju elementem bilansującym poziom ryzyka, który ponoszę, chociażby z uwagi na specyfikę samego złota. Złoto doskonale bilansuje czy równoważy ryzyko pochodzące z rynków kapitałowych. Jeżeli prześledzimy sobie generalnie wykresy głównych indeksów giełdowych i zobaczymy te kluczowe daty, typu 2000 rok, 2008, czy nawet zawirowania na rynkach zeszłego roku, to zobaczymy, że złoto jest traktowane przez bardzo długi okres czasu i tak naprawdę na dzień dzisiejszy również jest to w modzie, jako bezpieczna przystań. Czyli ten kapitał inwestorski w czasach niepokojów, a chyba wydaje mi się, że w takich czasach przyszło nam żyć na dzień dzisiejszy. Jeszcze kilka następnych lat na pewno. Dokładnie. Spełnia właśnie tą rolę bezpiecznej przystani. Dobra, jestem młodym człowiekiem, zdecydowałem, że chcę inwestować w złoto, czy chcę odkładać pieniądze w złocie. Co dalej? Mam szukać, nie wiem, pośrednika, mam iść do mennicy, mam kupić złoto w formie papierowej, mam szukać złota fizycznego. Jak tutaj najlepiej doradzić
co mogłoby realizować te cele, które sobie gdzieś tam postawię w dłuższej perspektywie? Odpowiadając na pytanie, czy złoto w formie fizycznej, czy w formie papierowej, to przede wszystkim skłaniam i zachęcam do uwzględniania w swoim portfelu aktywów jednak fizycznego, fizycznej formy złota. Chociażby z uwagi na to, że jest ekstremalnie płynnym aktywem, więc nie ma nigdy problemu z jego sprzedażą. Dwa, jest też aktywem, który jest w miarę mobilny, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby faktycznie transferować przynajmniej część swojego majątku, chociażby poza granicę kraju. Pamiętajmy też o tym, że większość instrumentów finansowych, na których dzisiaj opieramy swoją strategię, jest jednak w formie papierowej. To są wirtualne albo zapisy na koncie, mówimy tutaj na przykład o środkach w banku, czy jednocześnie zapis wirtualnej jednostek uczestnictwa w danym funduszu. Dobrze jest mieć coś fizycznego, tak jak w przypadku nieruchomości. Nie kupujemy nieruchomości jako papieru, tylko kupujemy nieruchomość jako budynek, który jest namacalny, widzimy go, w przeciwieństwie do złota nie jest mobilny. I nie tak łatwo go spieniężyć w sytuacji, w której to odmrożenie kapitału jest z naszego punktu widzenia konieczne. Gdzie pójść po złoto? Dzisiaj jest mnóstwo firm, które oferują złoto na rynku. Przestrzegam przed okazjami, wyprzedażami i promocjami. Rynek dóbr luksusowych, a poniekąd złoto należy do tego rynku zaliczyć. Nie zna słów promocja, wyprzedaż i okazja. Czasami różnice w cenach są tak niewielkie, że ryzykowanie potencjalnego braku dostawy zamówienia, czyli zamawiam złoto, kupuję to złoto, ale płacę za niego z góry, ale jednocześnie mam z tyłu głowy to ryzyko, że być może ono nigdy nie zostanie do mnie dostarczone, powoduje, że nie warto ryzykować. I na pewno skłaniam do sprawdzonych partnerów na rynku, firm, które są wiarygodne, mają odpowiedni standing i działają dosyć prężnie, mają swoje oddziały, są w stanie tak naprawdę zaoferować nam również sprzedaż od ręki lub też sprzedaż odroczoną, ale mam tą pewność, że instytucja jest godna zaufania, szczególnie te, które współpracują bezpośrednio z instytucjami finansowymi, tymi wiodącymi na rynku w Polsce. Co z podatkiem? Co z belką? Zarobiłem na przestrzeni ostatnich lat całą masę środków na złocie. Muszę dzielić je z Państwem? Ja myślę, że to jest w ogóle temat, który spędza sens z powiek każdemu inwestorowi. No, oczywiście. Temu mniejszemu i temu większemu. Z bólem serca oddajemy 1/5 zarobionych pieniędzy. Dokładnie tak. No i tu jest też dosyć sympatyczna informacja, bo zestawiając sobie fizyczne złoto, chociażby z tym papierowym, w przypadku fizycznego złota nie ma obowiązku płacenia podatku od zysków kapitałowych, jeżeli sprzedaż z zyskiem nastąpi w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od daty zakupu. Więc myślę, że ta informacja powinna ucieszyć każdego, a w perspektywie oszczędzania, czy to na emeryturę, czy tak jak rozmawialiśmy, jako po prostu dywersyfikację swoich aktywów w długim horyzoncie czasowym, myślę, że każdego powinno to ucieszyć. Okej, fizyczne, a co z papierowym? Co na przykład z funduszami, które inwestują nasze środki w złoto? One też są popularne, z tego co widzę, one powoli wracają są coraz częściej brane pod uwagę właśnie w kontekście oszczędzania i bardzo często pojawiają się surowce, w tym złoto. Co z podatkiem wtedy? Tak, pamiętajmy o tym, że oczywiście jest to z jednej strony dosyć wygodna forma, bo nie muszę się zastanawiać, co zrobię z tym fizycznym złotem, kiedy ono finalnie do mnie dotrze, tak? Gdzie ja będę je gromadził. Z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że zeszły rok doskonale pokazał pewien mechanizm. Proszę sobie wyobrazić, że od stycznia do marca 2016 roku na rynku kontraktowym, czyli właśnie ETF-ów czy funduszy inwestujących w złoto, sprzedał się więcej złota, niż w historii ludzkości zostało w ogóle wydobyte. Czyli każdy świadomie jak podejmujący tego... To jest teoretycznie możliwe. A praktycznie? No praktycznie to stało się, tak? Oferujemy na rynku towar, którego de facto nie ma. Pamiętajmy o tym, że na bazie kontraktów nie otrzymamy fizycznej dostawy złota. Traktujemy to jako typowy instrument finansowy, w związku z tym jest on oczywiście obarczony wszelkimi kosztami, które mają miejsce przy każdym innym instrumencie finansowym. No dobrze, jestem tym młodym człowiekiem, który podjął świadomą decyzję. Akcje są dostępne, wiadomo, w pewnym sensie ograniczone. Co ze złotem? Czy złoto jest powszechnie dostępne, czy może je kupić każdy, kto przechodzi ulicą i podejmie taką decyzję? I myślę, że to jest fenomen złota. Tak, jak najbardziej. Dzisiaj złoto jest dostępne i bardzo powszechne. I co cieszy, w Polsce zaczyna się w końcu moda na złoto i coraz większa świadomość. Dzisiaj złoto może kupić każdy. Jednogramowa sztabka złota kosztuje niespełna 200 zł. Więc tak naprawdę przeznaczenie 200 zł to jest mniej więcej średni program systematycznego oszczędzania, czy regularnego oszczędzania, który też zdobywał popularność. A to kupowanie co miesiąc takich sztabek miałoby sens? Takich jednogramowych, tak. Wydając na to 200 zł? Każdy sposób, który prowadzi nas do celu, jest dobrym sposobem. Często spotykamy się z pytaniami na zasadzie, ile kosztuje kilogram złota? No, kilogram złota kosztuje
załóżmy 170 tysięcy złotych, to jak będę miał 170 tysięcy, to kupię kilogram złota. Pytanie, kiedy będziemy mieć te 170 tysięcy złotych? Jeżeli ktoś mówi, moim celem jest uzbieranie kilograma złota w perspektywie, nie wiem, 10-15 lat, to im wcześniej zacznę i nie ma znaczenia już, jaką gramaturę będę kupował, no bo moim celem jest doprowadzić do sytuacji, w której ten kilogram faktycznie będzie u mnie. Każdy moment na rozpoczęcie tej przygody jest właściwy. To, co powiedziałem dzisiaj, zasłanianie się chociażby kwestią, to jest drogie, nie jest uzasadnione. Ale to tak można powiedzieć o wszystkich innych walorach. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Myślę, że kwestia samego oszczędzania jest na tyle nam bliska i na tyle istotna i każdy zdaje sobie sprawę, że jeżeli nie zadbamy dzisiaj o siebie w perspektywie czy w kontekście kolejnych 30 lat czy 40, no raczej na pomocną dłoń z niebios liczyć nie możemy. Mówiliśmy o tym kilka razy, rzeczywiście może być ciężko. Nie trzeba mieć 18 lat skończonych, żeby kupić złoto. Absolutnie nie. No to też dobra informacja. Absolutnie nie. Absolutnie nie. I tą optymistyczną wiadomością postawmy kropkę w naszej rozmowie. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. O inwestowaniu, oszczędzaniu, lokowaniu kapitału przeczytacie w kwartalniku MySaver i na www.mysaver.pl. W następnym odcinku naszego programu o IKE i IKSE. O czym? O indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.